Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości, w którym ciągle trwam, on dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat. Tak więc mój przyjacielu, choć pokażę ci ja, Bóg anioła nam zesłał. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, wszystkich świętych, którzy są w niebie, a którzy jeszcze nie zostali ogłoszeni, a wielu jest takich, jak mi też ojciec mówił, że wielu jest świętych, których Kościół nie ogłosił i odwrotnie. Wielu jest takich, których Kościół ogłosił świętymi, a nie są świętymi. Jeszcze się tułają po kosmosie. Wałęsają się po kosmosie, jak Lech Wałęsa. I my razem z nim tutaj. Więc tak to wygląda. Dzisiaj mamy bronię z Ludwikiem, bo dzisiaj, właściwie to już dzisiaj, Wigilia, jutro miała imieniny, 1 września, wybuch wojny akurat, więc wtedy ona ma imieniny, więc składamy jej wszystkiego najlepszego w niebie, bo ona jest w niebie razem z Ludwikiem. Ludwik ją też wprowadzał na rozmowy z ojcem, tak jak mnie, więc była wspaniała, znałem ją dobrze, pokorna, duszę by wyrwała z siebie dała. Taka to była bronia kochana. Broniła Boga. Bronia, która broni Boga. A Ludwik oczywiście, tak jak mi ojciec Pio mówił, skończył wszystkie uniwersytety duchowe, a był tylko po 6 klasie. Całe życie u jezuitów, braciszkiem zakonnym był i kucharzem. Zdecydowanie był kucharzem. Pod koniec życia już raczej nie, już nie miał siły, ale jeszcze go wykorzystywali do mycia okien kapłanom i arcykapłanom jezuickim. Więc braciszek, który już nie miał sił, a jednak kazali mu myć okna. Ale on się chętnie godził, bo lubił to. Po prostu chciał służyć cały czas do końca. A ojciec Pio mu mówił, żeby już oszczędzał siły, żeby już nie mył, a on i tak mył. Nie lubiał być bezczynny. No taki właśnie był Ludwik. Pełen serca, gorącej dłoni, gorącego umysłu, uczucia buchające. Był bardzo ekspresywny, czuł dużo. Na przykrości również reagował mocno, przeżywał, no bo miał wrażliwą duszę. I oczywiście modlił się za Polskę. Za wielką, wspaniałą Polskę. Za cały świat się modlił również, za dusze czyśćcowe, które potrzebują wyjść z tego kręgu materialistycznego, z kręgu kosmosu, żeby wejść do nieba. Wszyscy jesteśmy tutaj duszami czyśćcowymi i się tułamy po kosmosie na różnych planetach, w różnych galaktykach. Cywilizacji jest mnóstwo w całym kosmosie, jak ojciec mi mówił. A tutaj, jak już mówiłem, łatwo się zbawić. Być dobrym, kochać wszystkich jednakowo i przebaczać. I wystarczy, nie trzeba nawet mieć wielkiej wiedzy. Bo i tak tutaj nikt nie ma wielkiej wiedzy. Nie ma poznania kompletnego tutaj, żeby nie wiem co. W dużej części błądzimy. Niektórym tylko Bóg daje jakby większy, lepszy umysł, bo już się oczyścił, ma łaski za sobą, żeby przekazywać taką głębszą wiedzę. A przecież potocznie to kto tam przekazuje wam taką wiedzę głębszą? Nikt. Wszyscy żyją tym życiem takim codziennym, szarym.
Szaro zaczynają i szaro kończą. Trochę przyjemności, trochę cierpienia. Nikt się nie zastanawia nad tym, co się dzieje. Wtłoczą wam kłamstwa, różne ohydy w mediach, w TVN-ach i tych innych Tuskach. Czy pani Holland taki paszkwil nagrała przeciwko Polsce, przeciwko straży, żołnierzom. No i co? Ona jest mądra? Artystka wrażliwa? Właśnie jest niewrażliwa. To żadna artystka według mnie. To tylko taka promocja. Prawdziwym artystą to jesteś ty, który myśli o Bogu, wspina się po drabinie szczęścia i szlachetności. A ona pluje. Tak jak Miłosz pluł na Polskę, tak i ona pluje. Jest tylko z tymi lewakami, z tymi komunistami, trzyma cały czas, a tam jest wszystko pozbawione Boga, szlachetności, piękna i wyższego dobra. Więc jak widać, jest nie na tym poziomie, co powinna, a przecież każda dusza powinna być artystyczna i na wysokim poziomie wrażliwości. Na wszystkich. Tuska też trzeba usprawiedliwić, chociaż nam niszczy państwo. I jeszcze chce zniszczyć, dlatego nie wolno. Głosujemy na prawicę, na pana Piecha, Rafała. Świetnie się stało, że na jedynkach Jarosław Kaczyński już powiedział, kto jest na jedynkach i między innymi jest właśnie Paweł Kukiz. W Opolu będzie wspaniale, on będzie działał na rzecz demokracji bezpośredniej, będzie tego uczył i edukował. Tak się umówił zresztą z ministrem edukacji, panem Czarnkiem. Będą jakieś dodatkowe godziny w roku dla szerzenia demokracji bezpośredniej. I PiS to robi z Kukizem. No pięknie, i o to właśnie chodzi. A w przyszłości wiele się jeszcze zmieni. Na pewno. PiS wygra teraz, potem będą dochodzili jeszcze inni ludzie, więksi, jeszcze bardziej rozumiejący i umiejący korzystać z dóbr i zasobów naszej ziemi, bo mamy ogrom różnych skarbów, jak ojciec Pio mówił. No ale Unia blokuje, Niemcy nam blokują wszystko. No i tak się dzieje właśnie, bo co tylko podniesiemy jakąś dobrą inicjatywę, to od razu nas piłują. Upiłowują nas w Unii Europejskiej tamci wszyscy, którzy są przekupieni przez Rosję i Niemcy, żeby obrzydzić Polskę i tam wszyscy głosują przeciw Polsce. Dlatego, że jest bogatym krajem, wspaniałym krajem, ma wartości duchowe jeszcze, a tamci już nie mają nic. Tylko kasa i różne takie egoistyczne swoje osobiste plany. A to nie jest myślenie o wszystkim, to jest liberalizm, o którym mówiłem, który jest zły, jest antyludzki. Jest to współczesnym totalitaryzmem. Ciemnogród, totalitaryzm, ciemnogród, to jest właśnie liberalizm. To jest ciemnogród, bo nie umie korzystać z wolności i wszystkim każe kłamać i oszukiwać w tym liberalizmie właśnie. Rób ta, co chce ta. Tam nie ma wartości, nie ma dążenia do cnót, do piękna, do dobra, do szlachetności. Dlatego musimy się sprzeciwiać temu i być znakiem sprzeciwu jak Jezus, który obnażył ich grzeszki kapłanów, arcykapłanów i wszystkich polityków, którzy tam wtedy żyli. Jezus bardzo dużo działał i dużo mówił, ale niestety nie zostało to spisane. To, co zostało spisane prawie 100 lat po nim, no to co to takie? Nic prawie tam nie ma. Nawet jest taka wzmianka, że ksiąg by brakło, żeby napisać to, co Jezus mówił i głosił. No to, co było najważniejsze, to właśnie nie zostało spisane. A to wszystko, co jest mało ważne, zostało spisane. Co w ogóle nawet nie jest istotne wielce. Więc musimy sami dochodzić i ojciec nas uczył tej wiedzy właśnie, żeby przebić się przez ten szklany sufit, który jest bardzo ciężko przebić, bo można sobie połamać duszę nawet. Ale musimy, bo mądrość to jest właśnie to, że pokonujemy ten szklany sufit, ten świat, te ideologie, które nas niszczą od tysięcy lat. Teraz nawet w Polsce są te złe ideologie, które nas niszczą.
I dlatego dusze się nie zbawiają, bo wszystko jest związane ze świadomością i z tym, że musimy się sami zbawić. Nikt nas nie zbawi. Jeśli my, oczywiście, że możemy być niezależni od Tuska, od PO, od wszystkich tych złych ideologii, ale można jeszcze inaczej. Jak się dojdzie do władzy, właśnie takiej duchowej w państwie, to będzie edukacja całkiem inna, tolerancyjna i piękna jednocześnie, gdzie będzie mowa o miłości, o społecznej miłości, o dobru, o wszystkim, o Bogu, ale uniwersalnym Bogu, nie takim, jaki sobie Żydzi wymyślili z brodą dziadka, to wtedy będzie edukacja tak szła mocno, że wiele dusz z tym, na tym skorzysta i zbawi się. A jak dojdzie Tusk do władzy i ta cała chryja ich, ta watacha, jak to mówili na PiS, czyli PO, ta watacha, jak wygra wybory, to koniec z edukacją. Wiele dusz będzie pozbawionych wzrostu, bo zbawienie polega na tym, że jedni drugich brzemiona noście. Musimy się wspólnie edukować. Jak się nie edukujemy, się nie zbawiamy. Jak się edukujemy, to się zbawiamy. Na tym to polega. I jeśli cię tam rodzina wychowa źle komunistycznie, bo już ją wyedukowali wcześniej komuniści, Putin czy tam inni, Breżniewy, no to ta rodzina wychowa ciebie tak i ty będziesz taki sam. Będziesz tak głupio myślał, beznadziejnie. Nie filozoficznie, nie mądrze, nie mistycznie, tylko tymczasowo będziesz myślał o tym, o życiu tymczasowym i nie zbawisz się. Chociaż masz dobre serce może, ale trzeba jeszcze pojąć Boga, zrozumieć, uczcić to, co dla nas zrobił, że nas stworzył. A jeśli plujesz na Boga, tak jak wszyscy teraz plują, ci z lewej strony to plują na Boga, nienawidzą Boga, nie chcą znać Boga ani w telewizji, ani w szkole, ani nigdzie. Wszystko pozdzierać, wszystko zniszczyć, upiłować, znieść całą duchowość. Na tym polega ich ideologia. I taką ideologią się nie da żyć. Dlatego tak kłamią na okrągło. Tusk kłamie w każdym zdaniu. I wszyscy jego poplecznicy. Bo Kreml kłamie, Berlin kłamie, no to i Tusk musi kłamać. Proste jak drut. Dobrze, pomódlmy się. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Pomódlmy się w naszych sprawach o mądrość dla polityków, żeby zmądrzeli w końcu i przyznali rację Bogu, a nie władcom tego świata, którzy są naprawdę niemądrzy. Bardzo niemądrzy, nieduchowi. Trzeba słuchać Boga, a nie człowieka. A Boga mamy w sercu, w miłości, w dobru jest Bóg. W szlachetności i w uczynności jest Bóg. A wszystko poza tym nie jest Bóg. Jest zło, które nie tworzy kultury, a przecież ojciec mówił, i ja wam też to mówię, powtarzam przecież po ojcu, że zaczynamy od kultury, od piękna, od dobra, a nie od atakowania. Jak pani Holland zaatakowała polskich żołnierzy, to straszne i to cały świat będzie to resto oglądał, tą ohydę, jaką zrobiła. Więc źle, bardzo źle. Źle wyedukowana, źle wykształcona, w ogóle żadna artystka z niej, tak samo jak ta inna, co Nobla dostała ostatnio, też tak pluje na wszystko, co się da. Tak potrafią aniołowie robić. Niestety. Źle, bardzo źle. A reżim Putina i Łukaszenki tylko klaszczy i cieszą się, że Holland taki piękny filmik o naszej granicy zrobiła. Pod ich dyktando. Pod ich śpiewkę. No, to niech robi tak dalej. Niech najlepiej niech jedzie tam na Kreml i tam niech sobie nagrywa filmy. A przecież Rosja cały czas takie promowała filmy proradzieckie, Niemcy to samo, proniemieckie, żeby zapomnieć o Holokauście, o tym wszystkim, że to nie Niemcy zaatakowali, nie Rosja, tylko jakieś czubki
jacyś hitlerowcy, naziści, a nie Niemcy. Tak? Fałszowali historię, fałszują do dzisiaj. Holand też fałszuje historię razem z nimi. No trudno, nie wolno jej oglądać, nawet nie ma po co iść do kina, bo to szkoda czasu na to dziadostwo. Módlmy się w naszych sprawach, w naszych kłopotach, w naszym zdrowiu. Właśnie Danusia, już się dowiedziałem, dostałem informację, Danusia już jest w domu, co miała to zapalenie na całym ciele, już jest w domu, modliliśmy się, jest lepiej i idzie wszystko w dobrym kierunku. Powoli to wszystko mija. Opanowali lekarze i jej chorobę. To się cieszymy. Więc modlimy się w naszych sprawach. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bronia cały czas się modliła, naprawdę dużo się modliła, klepała te pacierze, te różne litanie sobie odmawiała, lubiła to strasznie, to ją pocieszało i zawsze się za innych modliła. Cały czas za innych, za potrzebujących. Wiersz wam przeczytam. Mój. Czasem konieczność. Czasem trzeba podeprzeć głowę. Trzeba pomilczeć. Czasem trzeba zgasić uśmiech. Okazać niezadowolenie. Czasem trzeba ubrać ślubną suknię. Czasem trzeba odmówić. Czasem trzeba zrezygnować, zasłonić twarz. Zawsze trzeba być aniołem. Zawsze trzeba być dobrym, miłować, być wyrozumiałym, tolerancyjnym, uśmiechać się, rozgrzeszać. Zawsze trzeba podtrzymywać na duchu. Zawsze trzeba być dla innych. Zawsze trzeba nieść światło. Nieść nadzieję. Nigdy nie potępiaj, nigdy nie gardź dobrym. Bądź miłością na wczoraj, na dziś, na jutro. Mamy być miłością, tak jak ojciec Pio mówił. Masz stać się miłością. Trudne to jest, ale trzeba być miłością. Nawet jak krytykujesz, widzisz zło i złe ideologie, to musisz być miłością, bo tylko miłość może ich nawrócić, tych, co są w złej ideologii i kłamią. Tylko miłością, dobrem, tolerancją jakąś tam, bo tolerancja też jest miłością i wyrozumieniem. Trzeba znaleźć usprawiedliwienie i zrozumienie dla każdego, jak ojciec mówił, nawet dla Tuska, który tak nam psuje nerwy, krew i państwo polskie. Trzeba mieć wyrozumienie. Bóg poradzi sobie, trzeba się tylko modlić. I przegrają, bo muszą przegrać, bo oni idą złą drogą. A kto idzie złą drogą, no to przecież nie prowadzi ludzkości, ludzi do czegoś nadzwyczaj dobrego, tylko do nadzwyczaj złego. Proste, nie? Jakąś myśl wam przeczytam z drugiego mojego tomu. No już mnie odblokowali, tydzień czasu nie mogłem nagrywać na YouTube, mnie odblokowali, zobaczymy jak na długo, bo ja tutaj też będę coś mówił czasami inaczej, no te roboty się czepiają, ale tu przypuszczam nie był robot, bo ja zdążyłem skasować obydwa, znaczy u mnie skasowali ten film ostatni 1291, od razu skasowali jak wgrałem go po paru godzinach. Więc szybko wskoczyłem do Maćka i sam osobiście go skasowałem, żeby robot go już nie jeszcze był. Robot go nie znalazł. Czyli to ludzie zrobili, bo zablokowali, a tam sobie poszukali jakiś inny film mój i skasowali i to samo napisali, że nie pasuje im to. No to ludzie zrobili jednak. Tym razem, bo czasami także ludzie robią, bo w ogóle te roboty są kontrolowane przez ludzi. To nie jest, że tylko on tam coś robi. Oni, robot daje info, ci decydują, czy tak, czy tak. A czasami jest tak, że nie zależy im, to robot wszystko wytnie. Więc nagrywam tutaj u Maćka i będzie jeszcze na Rumble. Też będę nagrywał w trzech miejscach, bo tutaj mogą mi skasować, no to wiadomo.
Oni nic nie potrafią mądrego posłuchać, tylko skasować. Jak coś mądre, to kasują. Tak samo TVN coś mądrego jest, coś prawdziwego, to nie pokażą tego. Tylko odwrócą do góry nogami wszystko. Na tym to polega. To kłamstwo. Zawodowe kłamstwo. Czytam jedną myśl. Nawet czystą kartkę papieru możesz się przeciąć. Nawet czystą kartką papieru możesz się przeciąć i sprawić sobie ból, jakby pochodził od skalpela. Uważaj więc na wszystko, co robisz, co myślisz, a najbardziej panuj nad swoją mową. Pamiętaj, że milczenie było i jest złotem. Myśleć możesz jak chcesz, byle było ono bardzo czyste i przyjazne. Słowa powinny być miłe, lekkie i mądre. Ale gdy trzeba, jak mówi mi ojciec Pio, czasem trzeba uderzyć ręką w mównicę. Trzeba walnąć, by zadziało się lepiej. To dla dobra. Ja krzyczę i dla dobra. Zresztą ojciec Pio mówi, że będę krzyczał. Najpierw napisałem te dzieła, te pisma moje, niebiańskie, bo to oni mi pomagali, to jakby są z nieba częściowo i powiązane z moimi doświadczeniami, które musiałem przechodzić. A teraz mogę krzyczeć, bo już tego się nie da tak skasować. Chyba że Tusk pójdzie drogą Mao Tse-tunga i zrobi rewolucję kulturową i wytnie wszystkie książki duchowe. No jak go na to stać? Jak on powiedział, że wszystkich powyrzuca z parlamentu, wszystkich pisowców, z urzędów wszystkich, wywiezie taczkami z banku, prezesa banku, wywali, jacyś osiłkowie przyjdą, wyciągną go z siłą. Więc tu wszystko jest, wszystko możliwe, że zrobi. Już zapowiadają PSL, że jak dojdą do władzy, to zwiększą oczywiście lata pracy i na emeryturę przywrócą to, co było, co Tusk zrobił. Więc widzicie, już kłamią, na okrągło kłamią. Komu? Nie wolno im wierzyć, bo to są po prostu ludzie nieodpowiedzialni zupełnie. Postkomuniści, a komuna to tylko zawsze kłamała i oni tak to samo robią. Teraz się przemienili w demokrację, w kapitalizm, w liberalizm, a to jest wszystko cała stara komuna berlińsko-sowiecka. Niestety. Dobra, to jeszcze na koniec wiersz Maćka. Ostatnią myśl, bo króciutka, to przeczytam. Tylko sobie tu zaznaczę. Wiara, nadzieja, miłość. Oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie. I taką drogę Jezus też przechodził. Z nich zaś największa jest miłość, zjednoczenie. Jakkolwiek to rozumiemy, bo każdy czuje inaczej. Jak ojciec mówił, tutaj na Ziemi, w kosmosie, każdy niebo, dla każdego niebo znaczy coś innego. Dla katolika takiego hermetycznego to będzie trochę to inaczej znaczyło. Dla wyzwolonego inaczej, dla hindusa inaczej, dla buddysty inaczej. Dla komunisty to nie ma w ogóle nieba. Dla liberałów też nie ma nieba. Jest tylko życie, śmierć i koniec. Taką mają ideologię. Nieciekawą. Dlatego nie wolno na nich głosować. I jeszcze, bo nam zepsują duszę. I jeszcze Maćka. Deszcz bez tytułu. Maciek, co jeździł na rozmowy. Na dnie spoczywa siostra pychy. Chora na raka. Na dnie nie ma wody. Są wyschnięte tęsknoty, jak nieważne kiedyś ślepo szukasz siebie. Tak nieważne, kiedy ślepo szukasz siebie. Teraz podajesz jej rękę, by wyhodować drugiego raka. Chciałbyś śpiewać, a jęczysz jak drzwi, które nie chcą się otworzyć. Nic nie rób, tylko zamknij oczy,
a odzyskasz wzrok. I to jest właśnie to. Zamknąć oczy na ten świat, pokonać go, na te wszystkie filozofie liberalno-komunistyczne, zamknąć oczy na to i uszy nawet, i usta. Nie powtarzać tych bzdur liberalnych i tej prywatyzacji wściekłej, bo to do niczego nie prowadzi. Te systemy są całkowite już złe, już nie powinny istnieć dawno. Ma być część socjalizmu, większość socjalizmu niebieskiego w państwie, część kapitalizmu niebieskiego w państwie i dobry rząd niebiański, jak w niebie. I będzie dobrze. I taka ma być ta iskra z Polski. Ale to jeszcze trochę potrwa. Najpierw widzicie, co się dzieje. To tyle. On napisał to 23.10.2015. Martusi dodał, napisał. Więc trzymajcie się systemu miłości. Módlcie się również do broni, do Ludwika, bo oni pomagają. Tak, ojciec mi też powiedział, jak umrzesz, to nie siądziesz na laurach. Będziesz pomagał dalej. Więc wszyscy pomagają. Ci, którzy już mają tą wiedzę, idą do nieba, chcą pomagać. Niektórzy się tu rodzą, żeby pomóc. Nie mogą się odnaleźć. Ciężko jest tutaj, w tym świecie materialnym, bo tu materializm panuje. Może być i demokracja, może być i liberalizm. Jak się w to wpakujemy, to potem ciężko z tego się wygrzebać. Ale musimy. Jezus się wygrzebał, to i my. On pokonał tę ideologię, więc my też możemy pokonać tę ideologię, poszerzając swoją wiedzę i miłość do wszystkich. No to trzymajcie się systemu miłości i pa, pa.